Cześć! Jakiś czas temu pokazywałem wam pudło z konsolami znalezionymi na Hasioku, a tak naprawdę te konsole załatwił kolega Przemek. No tam były Segi, SNESy, NESy, GameCube'y. No i już od jakiegoś czasu leży u mnie drugie pudło, które właśnie też załatwił kolega Przemek, także pozdrowienia Przemo. Przysłał mi, jak widzę, w tym pudle jest NES, oryginalny NES plus fajne akcesoria. Ten NES podobno nie do końca działa, będziemy sobie to sprawdzali, ale prócz tego jest tu dużo fajnych gadżetów, które chciałem wam pokazać. Między innymi zobaczcie, zaraz to z bliska pokażę, ale zobaczcie w ogóle tego pada do NES-a. Jest tu pistolet oryginalny z Nintendo, też zaraz pokazuję, bo dopiero pierwszy raz to rozpakowuję i fajny kart, którego już wcześniej to ja to sobie już przejrzałem, rozpakowałem, to jest coś takiego jak ten Everdrive, którego tam mam od Darka z Salonu Gier. To jest też taki kart, do którego się wkłada kartę SD i można sobie wgrać romy z gier na NES-a. Także zrobimy sobie taki mały przegląd, zobaczymy, czy to wszystko chodzi, bo tu też są jakieś fajne gry, także już wam to z bliska pokazuję. Zobaczcie w ogóle tego, to w sumie nie pad, tylko to jest arcade stick, ale oryginalny arcade stick z Nintendo NES Advantage. Kurde, no zobaczcie, jaki to jest. Jak to wygląda, sobie to też podłączymy, jakieś tu potencjometry, turbo, guziki, select start, czyli to wszystko w sumie, co jest na tym kontrolerze NES. No nie, no potencjometrów nie ma, nie? Tak to wygląda z tyłu. Nintendo Advantage model NES 026 z 87, także taki piękny arcade stick, nie? Nintendo Entertainment System, czyli ten kultowy NES. Zobaczymy sobie, czy tam zawsze sobie te wszystkie oznaczenia. Nest, GBR, Nintendo 85, Made in Japan. Made in Japan, proszę, mamy NES-a. Aha, i do tego NES-a, bo coś tutaj mi Przemek mówił, że coś jest nie tak. To jest te złącze, 72-pinowy konektor, który prawdopodobnie będziemy wymieniali, bo coś tam z tymi grami nie do końca działa. Patrzcie na to, patrzcie na to. To jest rozdzielacz NES 4-Score, rozdzielacz na 4, do umożliwia podpięcie 4 padów i tu jakieś turbo jest, nie? 2, 4, kurde, takiego czegoś nie widziałem, czyli możemy sobie pewnie na 4 playerów grać. 1990, też japoński taki rozdzielacz 4-Score, nie? No, to też ciekawostka. Tu jest ten kart Ever. No coś takiego jak chyba ten Evercade, nie? Czy Everdrive N8 Plus, over 1000 Best Games i tu jest, o, idzie to wyjąć, tu jest w ogóle karta micro SD, nie? Jest tu wsadzona karta micro SD, także tutaj są, no wgrane romy z gier, nie? To sobie też zobaczymy. Pady do NES-a i tu jest też NES Max Nintendo, zobaczcie, to jest taki pad z takim jakby już analogiem, można powiedzieć. NES Max Nintendo Turbo, tu też jest te turbo. Nie wiem, co to jest te turbo, w takim klasycznym NES-ie, zobaczcie, no tego turbo nie ma w takim klasycznym padzie. Ale to jest który? 88 rok, nie? No, tak to wygląda, to tu mamy te pady. Tutaj widz, o kurde, zobaczcie ile tu jest tych padów, ja pierdzielę. Raz, dwa, trzeci, no cztery pady, no bo mamy ten rozdzielacz, możemy te cztery pady podpiąć do konsoli. Następnie co tu mam, o tu już są jakieś, kurde, zobaczcie, jakaś książeczka. NES Open Tournament Golf Instruction Booklet, czyli jakieś instrukcja do golfa z Mario. Co to jest? O kurde, no nawet taka jakaś książeczka, tournament. Aha, no to jest jakiś golf z Mario, nie? O, no to może zobaczymy, czy ta gra tu w ogóle jest, czy to jest instrukcja, jest, ale zobaczymy, czy ta gra tu jest. Tu już są zasilacze, no to zasilacze z wtykiem, widzę, tu jest ten angielska wtyczka, nie? Tak, to jest ta angielska wtyczka, ale to zasilacz mam. Tu jest ten konwerter RF Switch, czyli możemy sobie tak jakby z sygnału Composite, tak, bo tu jest na Change, czyli z sygnału Composite zrobić RF-a, ustawić go na danym kanale i na tunerze to normalnie odebrać.
No to teraz gry Snake Rattle and Roll. Snake Rattle and Roll. Zobacz, to jest oryginał, bo tu jest normalnie książeczka do tego. Instruction Box Snake Rattle. Kurde, zobaczcie, nawet jest taki logo Nintendo, potwierdzenie jakości. O kurde, super, super książeczka. Tutaj mamy sterowanie, how to play. Także fajnie, oryginał, naprawdę jest tutaj oryginał do gry. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy tego Snake Rattle and Roll, to będziemy sobie grali. Następna gra to jest tenis. Tenis. Kolejną grą jest, o tu jest właśnie ten NES Open Tournament i tak samo to jest oryginalna gra, bo do NES Open Tournament mamy książeczkę, Tournament Golf, nie? Czyli tu mamy do oryginalne dwie gry, znaczy one wszystkie są oryginalne, ale te akurat mamy z książeczkami, więc mają jeszcze większą wartość. Tutaj jest Duck Hunt, no to pewnie będziemy z tego pistoletu strzelali. Teenage Mutant Hero Turtles, czyli żółwie ninja. Super Mario 2, Super Mario 3. Te gry to już pokazywałem wcześniej, bo to są te gry, które wcześniej... które były w tej wcześniejszej paczce, nie? No to takie, ale to wam jeszcze raz pokażę. Takie gry tutaj mam do tego NES-a. O, ale tutaj jest jeszcze Gauntlet 2. To też jakaś fajnie, kurde, jak jakiś Conan, kurde, wygląda ta gra. Zobaczcie, i też jest oryginalna książeczka do tej gry, czyli to jest, o, Thor Warrior, Tyra, Valkyria, Merlin, Wizard, czarodziej jakiś. Także też mamy oryginalną grę. To sobie może później, jak będzie okazja, to odpalimy, nie? Także są tutaj oryginalne gry. No i to jest w sumie, wszystko, co było w tej paczce. Teraz sobie to podłączymy. A, no najważniejsze, tego pistoletu wam nie pokazałem. Tak wygląda pistolet do Nintendo. Nintendo Zapper 1985. Model jakiś tam NES 0005. Zobaczcie, jak wygląda zarąbiście pistolet. O kurde, pistolet do NES-a. Super. Dobra, zobaczymy, czy wszystko działa. Mnie strasznie interesuje ten pistolet. Załączymy sobie Duck Hunta i zobaczymy. O kurde, działa. Działa, select. Jedna kaczka, start, dobra. A do tego drugiego portu mam tego guna podpiętego. Zobaczymy, czy to w ogóle start, pauza, nie? Ale o co tu chodzi, kuźwa? A, ty, działa! Jakie zajebiste! Alex Murphy, Robocop. Dobra, jedziemy z tymi kaczkami. No dobra, wszystkim uciekałem. Shot, dobra, co jest grane? Szczelam i co ten pies? A, ten pies później je goni, nie? Czekajcie. No to jest chyba, wiecie co, nie skalibrowane w ogóle. Aha, słuchajcie, to na tym monitorze na pewno nie będzie działać, ale nie mogłem się powstrzymać i zobaczcie. Ale na tym telewizorze, na tej krowie kineskopowej powinno to działać, a to jest kultowy Sony Trinitron, który załatwił mi RAW. I zaraz sobie zobaczymy. Zobaczcie, kultowy sprzęt i tu powinno to, ten pistolet, gdzie mam ten pistolet? Tu powinien ten pistolet działać. No i mam tutaj zajebisty telewizor z zajebistym ekranem Trinitron. Pamiętacie, że Sony wypuściło modele telewizorów, właśnie szczyciło się tą technologią Trinitron, bo to była zajebista jakość obrazu. Ja pierwszy raz ten telewizor widziałem, podobny model widziałem u mojego dziadka, jak kupił tego Trinitrona. To było takie wow, bo ten obraz był taki klarowny, zarąbisty. I sobie teraz go podłączymy i spróbujemy na tych kaczkach, na tym Duck Huncie, czy rzeczywiście taki kineskopowy, standardowy telewizor CRT, czyli ten Cathode Ray Tube, będzie na takim telewizorze, czy będzie to działało. Włączymy, uwaga. O, już się włączył. Ja sobie też tutaj podpiąłem, zrobiłem sobie taki splitter na dwa ekrany, żeby po prostu porównać, no porównać działanie, porównać też obraz na tych dwóch telewizorach. Tu sobie wybieramy źródło, czyli wybierzemy sobie, to jest chyba kompozyt, złącze drugie, bo tam z tyłu jest SCAR, czyli tam pewnie jest RGB. A jedną rzecz muszę zmienić, muszę zmienić
nagrywanie w systemie PAL, czyli 25 klatek, sekunda. Teraz powinno być ok, już nic nie miga, włączam ten drugi monitor i uruchamiamy NES-a. Cyk. Pięknie. Tu akurat dźwięk podłączyłem do tego. Mamy Dakanta, jest to bardzo jasny ekran. Już sobie zobaczymy, czy to w ogóle działa. Nie, mam nadzieję. O, zobaczcie, mamy tą grę. Spróbuję najpierw tu szczelić, nie? Szczelam sobie w monitor LCD. Uwaga. Patrzcie, w ogóle uciekają te kaczki, nie? Uciekają te kaczki, czyli nie trafiam, mimo że wydaje mi się, że trafiam. Patrzcie tu, chlast, działa, nie? Działa, czyli na takim cyk, działa. Także mogę sobie postrzelać do kaczek na standardowym kineskopowym telewizorze. Ten pistolet działa. Słuchajcie, teraz wam postaram się wytłumaczyć w prostych słowach, tak jak ja to rozumiem, czemu tutaj działa ten pistolet, a tutaj nie działa. Zobaczcie, teraz sobie włączymy grę. Najpierw wytłumaczę wam może jak wykrywany jest sam strzał. Zobaczcie, jak teraz wyskoczy ta kaczka, nie? To zobaczcie, że w miejscu, w którym ona się pojawia i w momencie, kiedy ja strzelę, pojawia się taki biały kwadracik i ten biały kwadracik musi być wychwycony dokładnie w tej samej chwili przez czujnik optyczny z tego pistoletu, czyli on po prostu czeka. O, pojawia się biały kwadracik, jeżeli odpowiednio wycelujemy, no to ten pistolet widzi ten kwadracik. I to się musi stać w tym samym czasie. Tu to nie działa na telewizorze LCD, na monitorze LCD, ponieważ ten obraz spóźnia. Tu się pojawia, to jest ten tak zwany input lag. Tu obraz wyświetla się szybciej niż na tym ekranie. I po prostu tu to jest rozsynchronizowane. Czyli jak my strzelamy, mimo że widzimy, że to jest w jednym momencie, to się dzieje kilkadziesiąt, a nawet kilka milisekund później. Z czym to jest związane? Związane to jest z generowaniem, z wyświetlaniem obrazu przez telewizor kineskopowy. Jak wiecie, on ma dupę, on ma kineskop. Jest tam lampa elektronowa, działko elektronowe, które emituje ten strumień elektronów. Są tam układy odchylające, które go tam odpowiednio ustawiają, w którym miejscu ma pojawić się tam dana linia, nie? Bo tutaj chodzi o wyświetlanie tych linii. I teraz tak, właśnie tutaj obraz jest wyświetlany linia po linii. To są te tak zwane scanliny, czyli to są te linie, które dzięki nim mamy te takie wrażenie fajnego tego rozmycia tych pikseli. On się pojawia linia po linii. Generuje konsola obraz, on w tym samym momencie jest tutaj, tylko że to się tak szybko dzieje, że my tego nie widzimy, ale on idzie z góry na dół liniami. Na tym monitorze on wyświetla pełną klatkę, czyli on nie jest w stanie wyświetlić nam obrazu linia po linii. Jeżeli ten już skończy, dojdzie do końca, to w tym momencie dopiero ten, jak ma, on ma bufor, zapełniony ten bufor, wyświetla nam jedną klatkę. I to jest ta różnica tego, to jest właśnie to opóźnienie, że ten obraz na monitorze LCD jest wyświetlany później niż na monitorze CRT. Jeżeli ten strzał się nie zsynchronizuje w odpowiednim momencie, że po prostu my strzelamy i czujnik w tym momencie się otwiera, tak jakby czeka na potwierdzenie tego białego kwadracika, to mimo że tu równo wycelujemy, to już jest minięte, to już jest spóźnione. Mimo że ten monitor LCD naprawdę jest szybki i tak naprawdę, zobaczcie, no nie widać tak jakby tego opóźnienia, ale ja wam to pokażę na stopklatce, że jest minięcie. To jest ten tak zwany input lag, czyli opóźnienie tego monitora względem takiego klasycznego CRT, w którym obraz jest pokazywany linia po linii. Także tutaj się to dzieje po prostu dużo szybciej, w prostych słowach, tu się to dzieje dużo szybciej niż tutaj, dużo szybciej. Nawet te kilkadziesiąt milisekund to już jest desynchronizacja, czyli to się nie dzieje w tym samym momencie, jest to minięte i wtedy ten strzał nie zostaje zaliczony. Istnieją jakieś tam, czytałem, mody, które wydłużają impuls czekania tego pistoletu na ten biały kwadracik, że to tak szybko po prostu on jest triggerowany i on ma trochę wydłużony ten czas oczekiwania, no ale to są już jakieś mody, jakieś takie projekty fanów, można coś takiego spotkać i wtedy jest możliwość też grania na monitorze LCD, ale no ja tego nie zgłębiałem, ale wiem, że coś takiego jest. Także tak pokrótce po prostu, tu mamy spóźniony obraz w porównaniu do tego, przez to ten pistolet tu nie działa. Tyle! Słuchajcie, teraz wam pokażę stop klatkę i zobaczycie, gdzie ten biały punkcik, na którym tym ekranie pojawia się szybciej i gdzie później szybciej pojawia się obraz.
Jak widzicie, na CRT-ku ten biały prostokąt pojawia się minimalnie wcześniej niż na LCD. Dobra, no to teraz sobie może odpalimy jakieś inne gry. Zobaczymy, czy to działa, nie? Czyli Duck Hunt mamy opanowany. Mamy teraz Żółwie Ninja, zobaczymy. Też wam pokażę tą różnicę. O, proszę, Żółwie Ninja działają. Ja to pamiętam, wiecie co, tą grę pamiętam z Game Boya, czyli tu... Nie, no wiadomo, że mnie rozjedzie, że tu nie ma co. No ale dobra, Leonardo. Okej, te Żółwie Ninja działają, fajnie, tu możemy po tych kanałach chodzić. Kurde, jakie to jest zarąbiste. Zobaczcie. Patrzcie tutaj tą, czekajcie, bo autofokus, o. Tak to wygląda na CRT. A tak to wygląda na LCD. Zobaczcie, jakie tu poszarpane, brzydkie, a tutaj pięknie wygładzone, nie? Naprawdę świetnie to wygląda, świetnie to tu wygląda na tym monitorze i tutaj będziemy sobie to oglądali. No, także zobaczcie, nawet ten scrolling, jak tutaj wygląda to na LCD, nie? A jak wygląda na CRT. Tenisa nie będziemy sprawdzali, walniemy sobie Doktor Mario. I tu się zaczęło. Coś jest rzeczywiście chyba nie tak. Ja sobie zaraz podepnę jeszcze... A nie, działa. Dobra. Czyli coś może tu być rzeczywiście nie tak z tym portem. Jeszcze będziemy to sprawdzali. Będzie trzeba prawdopodobnie to wszystko przeczyścić, ale sobie przelecimy te gry, nie? Zobaczymy. Czekajcie, pierwszy player. O, no i to jest ten taki Tetris Dr. Mario, nie? Super Mario 2. O, tu jest ten podobny problem, czyli jednak coś jest nie tak. Jest parę sposobów, żeby to po prostu sprawdzić, ale główną przyczyną może być te złącze. Także będziemy musieli to czyścić. Ja sobie jeszcze dla pewności włączę na moim NES-ie i zobaczymy, czy na moim NES-ie to chodzi, ale chyba będziemy musieli czyścić tą konsolę. Dobra, tylko tak na chwilę na moim NES-ie to sprawdzimy. Aha, nie klapnąłem tego, sorry. Jest mój NES, proszę. No, na moim NES-ie to normalnie chodzi, nie miga, także coś jest nie tak rzeczywiście tutaj z tym, prawdopodobnie z tym złączem, nie? Super Mario 3. Testujemy. Oj, już widzę, że niestety nie. Niestety nie. A w moim NES-ie, już sobie to włożymy. A, sorry. Proszę, działa. Czyli nic, rozbieramy konsolę, rozbieramy. Słuchajcie, jest kilka sposobów czyszczenia tego, sorry, ja to sobie tylko trochę przesunę. Jest kilka sposobów czyszczenia tego gniazda, no bo ja to sprawdzałem na swoim NES-ie, jak widzieliście, na moim NES-ie to śmiga. Także nie jest nic z kartridżem, bo czasami jest tak, że te złącze kartridża samego, nie? Może być, nie wiem, zabrudzone te styki, nie? Ale jeżeli sprawdziłem to u mnie i u mnie to działa, no to tak, możemy zrobić coś takiego. Parę razy powkładać tą grę, parę razy ją powkładać i zobaczymy, czy te złącze w samym NES-ie się poprawiło. Nie, jest, widzicie, jest dalej to samo, jest dupa, nie? Nie zamknąłem tego. Poprawiło się. O, zobaczcie, ale już jest lepiej. Czyli po prostu coś jest z tym złączem, no to już wiemy po nitce do kłębka, także wiemy, że te gniazdo... I możemy je tak czyścić ręcznie, możemy też różnymi ruchami, niektórzy robią tak, nie? Żeby wyrobimy tą sprężynę. Czekajcie, czy to się nam włączy, ale dalej to miga, także to tutaj nic nie skutkuje. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby to po prostu rozkręcić i wyczyścić, ewentualnie zmienić te gniazdo. To jest 72-pinowe bodajże gniazdo. Czekajcie, gdzie ja je mam? Cholera jasna.
O, to jest to gniazdo, nie? To jest gniazdo 72-pinowe i nie wiem, najpierw sobie wyczyścimy, a jak będzie coś nie tak, to sobie je po prostu zmienimy. Ja wam je tylko pokażę, jak to wygląda, nie? To jest takie złącze. My nawet nie, to jest super tu zaprojektowane, bo nie będziemy musieli nawet nic tutaj lutować, nie? No sobie zobaczymy, dobra, wyczyścimy to IPą i jedziemy z tym. Mamy te, te złącze, nie? Okay. Tak to wygląda. I teraz możemy te złącze po prostu wyczyścić, nie? Szczoteczka do zębów. Dajemy. Jedziemy. Słuchajcie, tutaj mamy płytę główną, tu mamy te złącze, nie? I one siedzi nasunięte na płytę główną. Ja też chcę się do niego dostać, bo to, że ten slot tutaj, w który wpinamy kartridż, wyczyściłem, to może mieć też słabe połączenie, gdzieś zabrudzone te styki mogą być na samym połączeniu do płyty głównej, dlatego sobie to też jeszcze rozkręcimy. No, tutaj tak wygląda płyta z NES-a, Nintendo 1987 i tu jest te złącze, które ja sobie chcę po prostu wyjąć. Po prostu je wyjąć. Czyli wysuwamy je delikatnie. O, no delikatnie, proszę. I wyszło złącze do kartów i to sobie jeszcze przeczyścimy, nie? To sobie po prostu przeczyścimy i zobaczymy, czy to będzie działało, jak to poskładamy. Nie będziemy na razie tego wymieniali, no bo po co? Wyczyścimy sobie to. Tu jeszcze w zbliżeniu wam to pokażę. Proszę, płyta z NES-a. Dobra, tak to jeszcze raz tutaj widzicie wygląda. No i tu jest w ten slot, super sprawą jest to, że te złącze się po prostu wsuwa w... Nie trzeba nic tu wylutowywać, to jest naprawdę bardzo mądrze pomyślane. Dobra, próbujemy. Teraz go przejedziemy, uwaga. Jest to samo. Czyli wymieniamy te złącze. No to dobra, ja już to rozkręciłem. Nie będziemy tutaj rozpinali tego wszystkiego. Po prostu sobie wysuniemy te złącze, nie? Mamy te złącze i sobie zaraz damy te nowe złącze, zobaczcie, nówka, 72-pinowe złącze i sobie je tutaj zapniemy, nie? Tak to ma być, sobie je tutaj zapinamy. Zobaczymy, czy te będzie działać, nie? Ojej, ojej, ojej.
Nówka, dobra. Mamy nowe złącze i zaraz będziemy testowali. Ja to szybko poskładam. Słuchajcie, jest lepiej, bo już jakiś tam ten początkowy obraz pokazuje, ale jeszcze coś jest nie tak. Wiecie co, ja bym musiał chyba podlutować te złącza, trochę tam cyny dać, bo możliwe, że to już jest tak wyrobione, sama ta miedź, te ścieżki drukowane na płytce, nie? Spróbujemy jeszcze to zrobić. Słuchajcie, zanim to podlutuję, ja to jeszcze delikatnie papierem ściernym przyjadę, bo one są, naprawdę jest fajny ten druk, tylko że one są strasznie za brudne, takie zaśniedziałe, wiecie, i ta IPA mogła tego nie doczyścić. Słuchajcie, próbuję te połączenia pocynować, bo ten papier ścierny też nic nie dał, dam trochę cyny, żeby te ścieżki były bardziej, że tak powiem, wypukłe, żeby pokryć je też tą cyną, nie? Trochę. No, wam pokażę. O, pięknie. Tak sobie po prostu zrobię nowe połączenia, nie? Trochę te stare. Bo mam nadzieję, że to cały czas jest kwestia tego złącza tu, nie? Że tu nic innego nie padło, no. Ale jak inne gry chodzą, no to co to może być, nie? O kurde, zajechałem, ale jest okej. No to ja sobie jadę dalej. Jak widzicie, udało się te połączenia poprawić. Na razie z jednej strony ta kalafonia z tego zejdzie po prostu, jak to wsunę, nie? Ona tu mi jest akurat niepotrzebna, ale fajnie, żeby się ten lód tak fajnie rozlał, nie? Próbujemy. Słuchajcie, trochę już z tym walczę. Jest te złącze wymienione, jest to wyczyszczone, przelutowane, znaczy podlutowane, te luty tam poprawiłem. No i powiedzmy, że słuchajcie, gry działają praktycznie. Zaraz wam pokażę. Na przykład mamy tutaj Żółwie Ninja. Ja na razie mam to niezamknięte, ale ogólnie jak widzicie, no włączam gry i działają, ale są niektóre gry, które za cholerę nie chcą działać. Ja przełożyłem nawet te złącze z mojej konsoli i też tutaj nie działały, mimo że na mojej konsoli to wszystko działa. Nie, no zobaczcie, tutaj większość tych gier bez problemu chodzi. Duck Hunt chodzi, jak możemy sobie tutaj przemieniać, to naprawdę te gry działają. O, tenis. Także każdą grę, którą włożę, to praktycznie teraz działa, ale są takie gry, które za cholerę nie chodzą. Na przykład ten Dr. Mario i Super Mario 2. Patrzcie, ona się non-stop resetuje, nie? Cyk i zobaczcie. I ona po prostu, te gry nie chodzą. Albo po prostu pojawia się tam jakiś... Ja tu jeszcze to muszę poskładać, ja to mam wszystko rozkręcone. Zaraz wam pokażę. O, albo na przykład to się pojawia i to gaśnie. Resetuje się. I słuchajcie, pogrzebałem trochę w necie i jest jeden motyw. Mówię, kurde, może te kartridże są jakoś zabezpieczone. I rzeczywiście jest taki układ tutaj na płycie głównej, który służy do sprawdzania legalności tych kartridży. Czy te kartridże są oryginalne i czy zgadzają się z regionem w konsoli, na które została... Znaczy, czy ten kartridż został wydany na konsolę z danego regionu, nie? Jeżeli jest kartridż, nie wiem, jakiś europejski, to na Europę. Jeżeli japoński, to zobaczymy. I właśnie jest taka... Ten lockout chip właśnie sprawdza autentyczność kartridża i sprawdza też, czy region się zgadza, nie? Tego kartridża, że gra na przykład, pamiętacie, jak tam gdzieś na jakieś, nie wiem, Sega albo jakieś tam inne konsole, a na Sony PlayStation, że tam była blokada regionalna, nie? Że musiała być gra, nie wiem, japońska, nie chodziła na europejskich konsolach. I tutaj jest taki chip, który coś tam sprawdza, nie? No i znalazłem motyw, jak ten chip ominąć. I spróbujemy sobie to zrobić, bo słuchajcie, to jest niemożliwe, żeby to nie działało, jak te gry pięknie wszystkie chodzą. No nie wszystkie, a parę tych gier nie chodzi. Spróbujemy sobie ten chip odłączyć. I zobaczcie, ten chip dokładnie siedzi tu. To jest ten 3197A i my odłączymy, jak widzicie, na czwartym pinie. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest masa, nie? I my sobie tą masę odłączymy, czyli po prostu przetniemy tą nóżkę tego układu. No jak coś tam sobie zlutujemy z powrotem, ale zobaczymy, czy powodem niedziałających tych gier, tego blinkowania, tych niektórych, nie? Może być rzeczywiście ten chip do sprawdzania, a taki chip sprawdzający i region, i oryginalność tych gier. Uwaga.
Okej. Widzicie, ucięliśmy czwartą nogę. Raz, dwa, trzy, cztery. O, tak to wygląda. Nic jej nie ma, bo jakby coś, to możemy to zlutować, ale zobaczymy, czy to będzie działało teraz. No to teraz wielka chwila, wielki test. Na razie jakąś standardową grę sobie spróbujemy odpalić. Działa, działa, doktor Mario, czyli nic nie zepsuliśmy. No i teraz uwaga, uwaga, czy to była rzeczywiście blokada regionalna? Ha, ha, oczywiście, że tak, działa! Kurde, ale zarąbiście, że to wystartowało. Czemu to? Ja pierdzielę, lutowania, wymiany złącz, jakieś te, trzeba było od razu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest jakaś blokada regionalna na tym. Pięknie, to działa. Teraz tak, czekajcie, ale dobrze, bo ciaśniej siedzi ten kart, także na pewno dobrze było to wymienić. Bardzo dobrze, tak, musiałem to wymienić. Super Mario też nie działało, uwaga. Cyk, działa, migało, resetowało się, pamiętacie, nie? Wszystko działa! Blokada regionalna w NES-ie, no nie wierzę, super, naprawdę elegancko i ta Zelda tak samo. No powinna działać, proszę, cyk. No oczywiście, też się resetowała. Już się nie resetuje! Pięknie, składamy to wszystko i mamy koniec. Zelda 2, pięknie. Okej, wszystko poskładane, no to teraz taki już ostateczny test. Nie wyjechałem w tym. Aha, teraz to na dół. Proszę, bez blokady regionalnej, także żeśmy ten chip ominęli, zrobiliśmy takiego moda. Także konsola jest zmodowana, ja sobie tu też podłączyłem tego pada takiego fajnego. Tu sobie puścimy głośniej. No i możemy sobie grać, nie? Zobaczymy zaraz. Dobra, i przykładowo tutaj chcę, nie? Jak to się gra? O, dobra. No i sobie gramy w Super Mario 3. Kurde, super. O co chodzi? Pauza? O. Nie, czemu pauza? Turbo, czekajcie. Jedziemy. I pięknie wszystko działa. Kurde, ale się cieszę. Mam nadzieję, że Przemek też się będzie cieszył, bo zarąbisty sprzęt to jest, ale nie wiedziałem, że właśnie, widzicie, moja konsola, kurde, na mojej wszystko było ok, nawet przełożyłem te, u mnie było dużo luźniejsze jest te złącze i myśmy, kurde, złącze wymienili, przelutowywałem tam te połączenia, czyściłem to wszystko i na koniec taka, kurde, taki problem był, że rzeczywiście był jakiś chip, który sprawdzał właśnie autentyczność gry i sprawdzał, czy gra jest zdana z tego samego regionu, co konsola. Słuchajcie, ja to tylko zrobię, żeby tu mi wyszło, ale naprawdę jest super. Dobra, także jak widzicie, wszystko działa. Jeszcze wam z bliska pokażę, jak się gra na tym padzie, a my sobie jeszcze na sam koniec odpalimy ten cartridge, bo mam taki N8 cartridge, który to jest coś takiego jak ten Evercade, nie? Do którego jest włożona karta SD i tam jest nagrane są romy z gier, także zaraz sobie to jeszcze sprawdzimy, no i chyba zakończymy, bo już styknie tego. Tutaj wam jeszcze pokażę, bo patrzcie, mój NES jest niemiecki, jak widać jest Steve, nie? Czyli tu nie było żadnej blokady, te gry, znaczy nie tyle, że nie było blokady, ale po prostu te gry widocznie były z tego samego regionu, albo po prostu, nie wiem, może, a nie mam pojęcia, ale zobaczcie tą, ta akurat była konsola Made in Japan, czyli to jest wersja model NES, chociaż GBR, Great Britain, czyli ta jest brytyjska. Ten model jest brytyjski, a mój jest niemiecki. Jak widzieliście te gry, nie wszystkie gry chciały na tym modelu chodzić, trzeba było zdjąć tą blokadę. No dobra, to już idziemy do tego kartridża. No i tutaj już na koniec sobie właśnie sprawdzimy tego karta, to jest ten N8+, sobie zaraz to zobaczymy. Co tam na nim ciekawego jest. Tam są romy z gier, także zobaczymy, jak to działa. Mam nadzieję, że tu już żadnej blokady nie będzie. Inicjalizacja. I proszę, i możemy sobie wybierać teraz gry. Lista gier. Możemy sobie tym właśnie padzikiem to wybierać. Tu zobaczcie, w tym padzie mamy turbo, mamy jakieś select, slow, a weźmy sobie, nie wiem, jakąś, kurde, czekajcie, ja coś tu
tym się chyba wychodzi. Ja bym sobie chciał właśnie w kontrę zagrać. To pewnie tu gdzieś będzie kontra na C. Kontra force. O. Select and start. Ładuje nam. Proszę, kontra force. Start button i jedziemy z tym. Kurde, ale to wygląda. Dobra, burns jakiś, okej. Żeby było wiadomo, że gram na tym joypadzie. O. Kurde. Ale zarąbiście. Kontra force. A, wiadomo, że tu dostałem. Jeszcze tego musimy pewnie rozwalić, nie? Ale to ładnie wygląda. Czyli możemy sobie wczytywać różne romy, nie? O, tu idziemy dalej. Tak to wygląda, nie? Dobra, nie będziemy. Jedziemy jakąś inną grę. Znowu się inicjalizuje. Mario to tutaj mamy. Megamana możemy puścić. O. Megaman. Proszę. I wszystko nam się pięknie tutaj wczytuje, nie? Dawaj. Dobra. Mamy go. Jedziemy dalej. Czy to w ogóle te turbo działa na tym kontrolerze tutaj? Jest to jakieś turbo? Nie, to akurat to nie działa. A slow? O kurde, slow tutaj. Slow akurat tu nie działa. Dobra, zobaczymy. Dobra, puścimy sobie jeszcze coś innego. Robocop. O, ładujemy. Idziemy sobie Robocopem, a tutaj turbo... Tu jest jakiś turbo, słuchajcie. Dobra. Slow, to jest te slow, takie zwalnianie. Widzicie, tu to działa, że mogę szybko zareagować. Nie? I tutaj rzeczywiście, widzicie, ten guzik slow działa na tym padzie, nie? Później wyciągniemy Gana. Ale to nie będziemy teraz grali, bo to nie ma sensu. A ja bym sobie na przykład w taką zwykłą kontrę chciał zagrać. To pewnie nie tu. A może tu? O, kontra. Kontra, ta klasyczna kontra. Proszę. Dżungla. Patrzcie jeszcze tu. Ja wam będę tak przestawiał. Obraz tu. O, ten obraz mi się wydaje będzie dużo lepszy. Patrzcie, jaka w ogóle różnica, nie? Tutaj sobie idę. To jest na CRT-ku, a tutaj jest na... Tylko, że tu gram na tym fajnym padzie, nie? Sorry, bo na razie nie panuję nad tym. O, ale super się gra w ogóle na tym padzie, nie? Zobaczymy, czy tu idzie też zwolnić. Tak, slow, widzicie, idzie zwolnić. Jak tu ta gra wygląda, nie? Na CRT-ku, kurde. Jak tu ta gra wygląda. Fajnie, możemy sobie w ogóle powczytywać z tych kart. Dobra, nie będę tutaj zamęczał. Wszystko działa. Słuchajcie, i to było na tyle. Ja się bardzo cieszę, że udało się tego NES-a opanować. Znowu się czegoś nowego nauczyłem, czegoś nowego dowiedziałem, no bo w życiu bym nie pomyślał, że to jest jakiś układ zabezpieczający. Tak dogłębnie tej konsoli nie badałem. Nie wiedziałem, że to jest jakiś CIC, Checking Integrated Circuit, układ, który sprawdza, czy gra jest oryginalna i czy pochodzi z tego samego regionu, co konsola, nie? Także to jest w ogóle fajnie, że taki prosty mod pozwalał ominąć ten układ, nie? Bo tylko czwartą nóżkę z tego układu scalonego trzeba było odłączyć, wtedy pozbywaliśmy się masy i on już nie miał zasilania, no i praktycznie po sprawie, blokady nie ma, nie? Także najprostszy mod, jaki kiedykolwiek udało mi się zrobić. Fajnie, że to działa, no wszyscy tam pisali, na próbę. Dziwne było to, że część
część tych gier chodziła, a tylko na niektórych chyba czterech grach cały czas był ten blinking red light, nie? U mnie na moim NESie z kolei te gry chodziły. I to było dziwne. Czasami ja mówię, no dobra, wszyscy piszą, że okej, trzeba wymienić te złącze, że problematyczne jest te złącze, bo te gry nie mają kontaktu pomiędzy kartridżem, płytą główną, czyli tym takim 72-pinowym złączem, które właśnie, wymieniłem, nie? No i wymieniłem rzeczywiście, to ciaśniej to chodzi, ten kartridż fajnie ciaśniej tutaj wchodzi w te złącze. Te gry od razu ładują się bez, czasami są takie paski, jak na przykład w Game Boyu wkładaliście grę, no to jak coś tam nie miało dobrego styku, no to pojawił się tam jakiś pasek albo coś. Tutaj tego nie ma, także to żeśmy wymienili. Ja wyczyściłem to wszystko, podlutowałem nawet te styki. Mówię, może tam nie ma kontaktu. Nawet z moją konsolę rozbebeszyłem, żeby wsadzić te z moje złącze do tego. Mówię, może to jest jakieś lewe te złącze, nie wiem, też jakieś uszkodzone. Okazało się, że nie, że znowu te, ani na chwilę się to nie poprawiło. Cały czas to migało. I wszyscy tylko pisali, wymień 72-pinowe złącze. I tylko takie te. Ale później też poszukałem właśnie w necie, mówię, kurde, no jeżeli te cztery gry chodzą na mojej konsoli, a te inne pozostałe gry chodzą na tej konsoli od Przemka, no czyli to jest wszystko okej, po prostu musi gdzieś być jakiś inny problem, nie? No bo te gry działają, to czemu tamte mam nie działać, jak na mojej konsoli działają? No i gdzieś tam znalazłem, no filmik na YouTubie, jak gość omija zabezpieczenie, czyli ten układ scalony, który wam tam pokazywałem, rzeczywiście wystarczy go ominąć, te konsole są z dwóch gry, to jest od Przemka jest GBR, czyli Wielka Brytania, a moja jest niemiecka, na mojej wszystkie gry chodzą, na tej nie wszystkie chodziły, teraz już wszystkie chodzą, bo ta nóżka jest dźwignięta. No fajnie, fajnie, że się to udało zrobić, no przy okazji sprawdziliśmy, pokazałem wam tego N8, czyli tego kartridża, do którego wsadzamy kartę SD, coś takiego jak ten Everdrive do Segi, też fajna rzecz, bo możemy sobie gry wgrać i mieć na jednym kartridżu to wszystko, to jest bardzo wygodne. No i poza tym fajne akcesoria, te pady z jakimiś tam przyciskami turbo, jakieś tam rozdzielacze pozwalające cztery pady naraz wpiąć. Jeszcze był taki, wiecie co, taki mały pad, ja go nie pokazałem. Ja go testowałem, ale słuchajcie, on jest, no nie podoba mi się ten pad, jest taki jakiś daremny, źle to chodzi, tu niby jest tak jakby taka analogowa gałka, ale nie, ten pad jest w ogóle jakiś do bani, także w ogóle go nie używam, na tym arcade sticku się pięknie gra, to jest oryginalny z Nintendo. I słuchajcie, no i jeszcze żeśmy sobie sprawdzili kaczki, no strzelanie do kaczek. CRT specjalnie przytachałem taki monitor od kolegi Rafa, także pozdrowienia Raf. No i sprawdziliśmy rzeczywiście na tej starej technologii ten pistolet działa, no właśnie jeszcze żeśmy tego gana sobie zobaczyli, nie? Także naprawdę w tym odcinku udało się trochę ciekawych rzeczy pokazać, no przede wszystkim też różnice, może tak na pierwszy rzut oka tego na telefonie, jak to nagrywam, tego nie widać, ale uwierzcie mi, jest mega różnica między poszarpanymi tymi, to jest tak jak ja zainstalowałem sobie na Raspberry Pi emulator PlayStation, nie? I kuźwa, to się bez shaderów to się nie dało grać, to jest taka pikseloza, Resident Evil jak puściłem, to była tragedia, nie? A tutaj na telewizorze, o właśnie, tego soniacza sobie tutaj, do soniacza sobie podepnę Sony PlayStation i zobaczymy, jak tu to działa. Te scanliny robią robotę, te wygładzanie, te poszczególne linie, może jak popatrzycie na to blisko, widać te punkciki, te zapalone, ten fosfor, który się zapala, jak te działko elektronowe wali w te szkło, czy w tą matrycę tutaj pokrytą, nie? Tym związkiem chemicznym i naprawdę tu to robi roboty. Tutaj to jest, dobra, ja wam to jeszcze zbliżę na koniec, zobacz, jaka tu jest cholerna, brzydka pikseloza, mimo ten ekran jaśniej świeci, źle go telefon łapie, ten ekran ciemniej świeci, złudzenie jest takie, że jakby ten był ładniejszy, co to jest do dupy, tu to brzydko wygląda. Już wam to pokazuję na koniec, a ja wam dziękuję, jak dotrwaliście ze mną do końca. No i tyle, i w kolejnych odcinkach mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda się zmajstrować, pokazać, bo to są fajne rzeczy, żeby o nich poopowiadać, bo ta technologia miała swój urok i o wielu rzeczach ja, robiąc to i też nagrywając, kręcając te konsole, no wielu rzeczy się dowiaduje, nie? Także bardzo wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego. Hej, a teraz jeszcze wam pokażę pikselozę, jak zajebisty jest Sony Trinitron, a jak do dupy jest, chociaż to jest mój retromonitor, który też jest zajebisty, powiedzmy, ale widzę już różnicę, że po prostu ten pan tutaj wygrywa. Nara. Patrzcie na koniec, scanliny i zobaczcie tego hopka tu, nie? Tego gościa z kontry. A zobaczcie tego gościa z kontry tu, no przecież to jest tragedia, jak ten hop tu wygląda, nie? Zobaczcie ten most tutaj, nie? A zobaczcie ten most tutaj, po prostu to jest, ach! Zobaczcie, jak ten hop tu łazi, pięknie. A zobaczcie, jak
jak tu łazi niepięknie. O, o, jakieś takie kuźwa. Nie, to jest do bani. Jeszcze raz wielkie dzięki i trzymajcie się. Cześć!